okiem służb specjalnych, czyli podcast dla chcących zrozumieć świat mniej lub bardziej tajnych służb. Zaprasza Piotr Herman, szpiegul.pl. Cześć! Szyfry rewolucji. Dziś audycja typu standard, w której opowiem o szyfrach stosowanych przez rewolucjonistów rosyjskich oraz carskiej służbie dekryptażu. Temat może i brzmi ciężko, kryptografia i kryptologia, ale serwuję go po ludzku, zrozumiale znaczy. I myślę, że wystarczająco ciekawie, by temat wciągnął. A co najważniejsze, to fakt, iż, a tego jestem niemal pewien, nie czytałeś i nie słyszałeś o tym wszystkim jeszcze nigdy dotąd. Opowiem o tym wszystkim, gdyż doskonale rozumiem specyfikę pracy służb tajnych. Sam byłem bowiem oficerem polskich służb specjalnych, a obecnie przekazuję praktyczną wiedzę i umiejętności niezbędne dla researcherów, czyli wywiadowców, analityków i to nie tylko wywiadowczych, bezpieczników, czyli specjalistów bezpieczeństwa korporacyjnego, wewnętrznego i publicznego oraz strategów biznesowych, co oznacza również menadżerów i kierowników różnego autoramentu i top managementu. Ponadto niektóre z tych umiejętności są wręcz niezbędne np. dla detektywów wszelakich czy też dla dziennikarzy śledczych. Chodzi mi o tak zwane dziennikarstwo pod przykryciem. I nie tylko. Po prostu szkolę każdą osobę zainteresowaną tą tematyką, a już całkiem niedługo zaproszę Cię na portal szkoleniowy w tych właśnie zakresach. To zaś oznacza, że dobrze wiem, o czym mówię, a także piszę. Dlatego polecam książkę Ochrona przedsiębiorstwa przed szpiegostwem gospodarczym, prawne i praktyczne aspekty zapewnienia bezpieczeństwa aktywów przedsiębiorcy, którą napisałem wraz z Tomkiem Safiańskim i Pawłem Łabuzem, jest już dostępna. Ponadto bardzo chciałbym Ci przypomnieć, abyś zaglądał również bezpośrednio na szpiegul.pl Intelligence Blog. Zaś aby niczego nie przegapić, zasubskrybuj newsletter i zupełnie przy okazji odbierz mojego darmowego e-booka o metodach pracy wojskowego wywiadu Armii Czerwonej w latach 20. XX wieku. I to byłoby na tyle, jeśli chodzi o sprawy bieżące. Zaczynamy! Autor ważnej dla tej audycji książki nie jest związany ze służbami specjalnymi. Andrzej Władimirowicz Sinelnikow, rocznik 1962, urodził się, wychował i pracuje w dużych firmach budowlanych w rosyjskim Nowosybirsku. Ukończył bowiem Nowosybirski Instytut Inżynierii Transportu Wodnego i został inżynierem budownictwa. Mieszka jednak w miasteczku naukowym o nazwie Kolcowa, które znajduje się obok tej metropolii, jaką jest Nowosybirsk. Szyfry i w ogóle ruch rewolucyjny stanowiły hobby Andrieja już od dzieciństwa. Nie spowodowało to jednak, by został historykiem czy kryptologiem, choć został pisarzem. Do dnia dzisiejszego opublikował ponad 20 książek, niektóre związane z inżynierią, inne związane z tak zwanymi teoriami spiskowymi, takie masońsko-żydowskie spiski, jeszcze inne historyczno-architektoniczne, jak choćby o twierdzach petersburskich czy katedrach, czyli soborach rosyjskich. Choć i te naznaczone są tajnymi spiskami oraz symbolami. Jednakże autor ten napisał dwie bardzo interesujące książki, całkowicie pozbawione tych dziwnych, wymienionych już przeze mnie pierwiastków, mianowicie Szyfry i rewolucjoniści Rosji oraz Szyfry wywiadu radzieckiego. I dzisiejszą audycję oprę na pierwszej z nich, dotyczącej szyfrów z czasów carskich. Dlaczego? Po prostu nigdzie nie natknąłem się na lepiej skondensowaną i bardziej sensowną wiedzę na ten właśnie temat. Powinieneś mieć również świadomość, o jakim okresie dziejów będę mówił. Otóż chodzi o okres od lat 60. XIX wieku do lat niemal 20. XX wieku. A to tylko 60 lat. Ochranka powstała na początku lat 80., czyli tych lat jest jeszcze mniej, 40. W tym zaś czasie Rosja przeszła ogromne zmiany, od małych kręgów rewolucyjnych do zamachu stanu w październiku 1917 roku i późniejszej wojny domowej pomiędzy białymi, czyli ludźmi carskimi, i czerwonymi, czyli właśnie rewolucjonistami. I przyznasz, że to wszystko mogło zdarzyć się w ciągu życia jednego człowieka, jednego pełnego pokolenia.
Człowieka, który z jednego znanego mu świata nagle znalazł się w zupełnie innym, kompletnie mu nieznanym. Pierwsze metody tajnej korespondencji pojawiły się zaraz po wynalezieniu pisma przez ludzkość. Albo i wcześniej, gdyż zanim wynaleziono pismo, ludzie opanowali techniki pozwalające na zapamiętywane i ustne przekazywanie bardzo obszernych tekstów. Przykładem tego jest Iliada czy też Odyseja. Szyfry zostały opracowane już w starożytnej Grecji. 380 lat przed naszą erą dowódca Eneasz opracował system tajnego pisma, w którym litery w tekście jawnym odpowiadają literom zawartym w tekście książki i są w nim oznaczone niepozornymi przebiciami pod niezbędnymi znakami. Historyk Polibiusz, który żył 200 lat po Eneaszu, opisał szyfr obecnie znany jako kwadrat Polibiusza, w którym litery alfabetu zostały oznaczone parą liczb, ich współrzędnymi w kwadratowej tabeli. W pierwszym wieku przed naszą erą słynny cesarz rzymski, pierwszy zresztą, Juliusz Cezar, zaproponował tak zwany szyfr Cezara, polegający na zamianie liter zgodnie z podstawieniem, którego dolną linią jest alfabet zwykły, przesunięty o 3 litery w lewo. To było wydarzenie przełomowe. Najważniejszy krok w tworzeniu tzw. szyfrów polialfabetycznych. Nowa strona w kryptografii została otwarta wraz z renesansem. W tym czasie zaczęły się dyskredytować systemy prostej zamiany liter i pojawiły się metody ich łamania przy zastosowaniu metody analizy częstotliwości znaków występujących w kryptogramie, czyli zaszyfrowanym komunikacie, liście. W wieku XV zaś pojawiły się szyfry zastępcze, proporcjonalne, w których do każdej litery przypisywano kilka różnych symboli. Ponadto zamiast szyfrów zaczęto szeroko stosować tak zwane kody slangowe, w których konkretne słowo miało zupełnie inne znaczenie. Kryptografia rozwinęła się szybko we Włoszech i we Francji, ale w większości krajów europejskich nie wyszła poza szyfr Cezara. Tak było również i w Rosji. Zaś kiedy w krajach zachodnich o szyfrach zaczęto pisać w encyklopediach, to w 1853 roku rosyjski historyk Popow opublikował swoją pracę Kryptografia dyplomatyczna czasów cara Aleksieja Michajłowicza z dodatkiem. W ten sposób narodziła się koncepcja szyfru dyplomatycznego dla systemów stosowanych w niedalekiej przyszłości przez ambasadorów carskich. A na początku lat 60. XIX wieku pojawiły się pierwsze małe koła rewolucyjne, które musiały szyfrować korespondencję pomiędzy swoimi członkami z uwagi na działalność czarnych gabinetów, czyli państwową kontrolę korespondencji, zwaną również perlustracją. Jednak szyfry rewolucjonistów tamtych czasów nie były dużo bardziej skomplikowane. I tak w styczniu 1861 roku policja przechwyciła list od Mitrofana Murawskiego do jego przyjaciela w Petersburgu. Na wygnaniu do Birska w prowincji Ufa Murawski napisał do przyjaciela: pozwól, że zasugeruję następujący alfabet, do którego, jak mi się wydaje, można by się odwołać w razie potrzeby. Spieszy mi się i nie mam czasu, aby go wyjaśnić. Jeśli nie będzie możliwości, wyślę ci go pocztą, a mianowicie w ten sposób. Tym alfabetem napiszę dobrze znany wiersz Puszkina do dekabrystów. Znając ten wiersz, przeczytasz go w ten sposób, zaś rozpoznasz sam alfabet. Brakujące litery napiszę osobno. Jego struktura, jak zobaczysz, jest bardzo prosta. Zaś rosyjscy emigranci w Londynie w korespondencji z ojczyzną zwykle całkowicie unikali szyfrów, zastępując je tradycyjnym językiem. Lecz wiosną 1862 roku posłaniec londyńskich rewolucjonistów, Wietoszników, został aresztowany na parowcu zaraz po przybyciu do Rosji. Posiadał listy Michaiła Bakunina do Michaiła Naubandowa, znanego później jako Naubandian, słynnego pisarza i demokraty. Bakunin przedstawił w nich cały zaszyfrowany leksykon do korespondencji, zawierający ponad 60 terminów, pseudonimów różnych osób, miast,
regionów geograficznych, narodowości i tym podobne. Na przykład rząd to był Durnow, tajna policja Slepniew, Ormianie to Żydzi, Grecy to Tatarzy, Turcy są szewcami, Gruzja Tula, Syberia Wschodnia Krym i tak dalej. Aresztowanie Wietosznikowa i jego zeznania doprowadziły do upadku Naubandiana. Podczas przeszukania policja przejęła znacznie obszerniejszy, zaszyfrowany słownik. Jak widać, kryptografia tamtych lat była raczej prymitywna. Cóż, im prostsze szyfry, tym łatwiej z nich korzystać. Jednak pod koniec 1861 roku w Petersburgu powstała organizacja rewolucjonistów Ziemia i Wolność. Od samego początku organizacja ta była ściśle konspiracyjna i miała strukturę izolowanych piątek. Zaś do korespondencji używano sympatycznego atramentu oraz szyfrów. Czołowe miejsce zajął szyfr książkowy, który stał się bardzo popularny wśród robotników na przełomie XIX i XX wieku. Polega on na tym, że każda z liter zastępowana jest liczbami oznaczającymi jej pozycję w ustalonym tekście, będącym kluczem do szyfru, lub polega na zastępowaniu całych słów ich pozycjami w książce, zwykle słowniku. To tak zwany szyfr Otendorfa. Na przykład W12-6 oznaczało, że w wersie 12 na szóstej pozycji jest litera, która nas interesuje. Musieliśmy tylko znać stronę, której to dotyczy. Później, aż do rewolucji 1917 roku, używano również i innych szyfrów, które dziś znamy jako szyfr parowy jednowartościowy, gdzie każdy znak klucza odpowiada jednej określonej literze, oraz unikalny szyfr niesparowany, tak naprawdę oba niemal niestosowane w konspiracji rewolucyjnej. Następnie szyfry sztuczne, oparte na matrycach kwadratowych, w których każda litera alfabetu jest zaszyfrowana za pomocą dwóch liczb, numerów wierszy i kolumn. Oraz szyfry okresowe, z których najbardziej znany to szyfr Gambetta, który polega na tym, że słowa są przekształcane w serię liczb, a następnie modyfikowane za pomocą klucza numerycznego, który jest stosowany sekwencyjnie, okresowo. Jednakże nie będę Cię zanudzał ich konstrukcją, gdyż chciałbym Ci opowiedzieć o kilku bardziej interesujących kwestiach. Wśród dokumentów Archiwum Organizacji Rewolucyjnej Narodna Wola znajduje się interesujący dokument. Jest to kopia szyfru używanego przez Korpus Żandarmerii przez wiele lat jego działalności, co najmniej od 1871 roku. Szyfru, który wpadł w ręce rewolucjonistów za sprawą Nikolaja Kletocznikowa. Przez 2 lata służył on w sztabie III Kancelarii Carskiej, poprzedniczki ochranki, a następnie po jej likwidacji jako pracownik Departamentu Policji. W służbie zrobił błyskotliwą karierę. Posiadając doskonałe kaligraficzne pismo, Kletocznikow był zaangażowany w przepisywanie dla swoich przełożonych najbardziej tajnych i najważniejszych dokumentów. Mając doskonałą pamięć, zanotował je później w zeszytach, które następnie przekazywał rewolucjonistom. Taka sama sytuacja wydarzyła się po upadku Związku Radzieckiego, tylko tym razem Mitrochin przekazał podobnie napisane archiwum Brytyjczykom. Instrukcje dla szyfru żandarma przewidywały, aby po sporządzeniu przesyłki konieczne było podkreślenie w tekście słów zawierających tajemnicę i które musiały zostać zaszyfrowane. Następnie po każdej 12 literze zaszyfrowanego tekstu rysowano pionową kreskę. Każdej takiej 12 przyporządkowano pożądaną liczbę składającą się z 2 cyfr i zapisywano na początku każdej 12 zaszyfrowanego tekstu. Następnie szyfrowano każde tajne słowo, podstawiając litery w taki sposób, aby każde 2 cyfry wyrażały 1 literę. Podczas szyfrowania pierwszych 12 liter wybierano dowolną inną liczbę, tylko nie sąsiednią, i kontynuowano szyfrowanie kolejnej grupy 12 liter aż do końca komunikatu. Adres wysyłki, podpis i numery w tekście nie były szyfrowane. I taki komunikat wyglądał mniej więcej tak. Saratow, szef Wojewódzkiego Urzędu Żandarmerii. Proszę wysłać, tu następuje ciąg cyfr, stary, jeszcze dłuższy ciąg cyfr,
zastąpiony ciąg cyfr nowym i ciąg cyfr. Podpis hrabia Szuwałow. Po odszyfrowaniu zaś treść brzmiała następująco. Saratow, szef Wojewódzkiego Urzędu Żandarmerii. Proszę o przesłanie do centrali starego tajnego klucza telegraficznego żandarmerii, który wymieniłem na nowy 8 stycznia 1871 roku. Podpis hrabia Szuwałow. Od 1907 roku żandarmeria używała również tajnego klucza telegraficznego, który był zbiorem 30 prostych podstawień, w których litery w tekście jawnym odpowiadały dwóm cyfrom zaszyfrowanego tekstu, zaś numer klucza zwykłym podstawieniem. Reguły tego szyfru mówiły, że sekret tego klucza nie jest dostępny, ponieważ liczby w nim zawarte są ułożone w dowolnej kolejności, a ponadto mają 29 zmian. Również i w tym przypadku adresata, podpisu i wszelkich numerów nie szyfrowano. Również i steganografia była częścią realnej działalności rewolucjonistów. Termin steganografia odnosi się do zestawu sposobów ukrycia samego faktu przekazania tajnej wiadomości. A wówczas metodą bardzo popularną było zaznaczanie liter wiadomości w wydrukowanych liniach książki na konkretnych stronach za pomocą igły, którą nakłuwano konkretne słowa, lub ołówka, za pomocą którego lekko podkreślano właściwe słowa. Stosowano także inny rodzaj steganografii, a mianowicie ukrywanie listów w grzbietach i okładkach przesyłanych książek. Rewolucjoniści ukrywali całe broszury na grzbietach pozornie niewinnych publikacji. Jednakże najbardziej popularną metodą było stosowanie atramentu sympatycznego, które rozpoczęło się od pisania sokiem cytrynowym i odczytywania przy pomocy ognia podgrzewającego kartkę. Zresztą atrament cytrynowy był prawdopodobnie najbardziej rozpowszechniony w rosyjskim podziemiu. Czasami zaś stosowano sok cytrynowy z roztworem soli kuchennej. W sytuacjach zaś nagłych pisano mlekiem, a odczytywano smarując kartkę popiołem. A później pojawiły się wśród rewolucjonistów proszki i buteleczki z chemikaliami. Roztwór chlorku żelazowego, sól alkaliczna, żelazo cyjanek potasu, stosowany również jako trucizna. Oto 1 marca 1881 roku. Student Rysakow wrzucił bombę do przejeżdżającego przez Petersburg wagonu Aleksandra II. Nastąpiła eksplozja. Rysakow został natychmiast schwytany. Odkryto przy nim żelazo cyjanek potasu, który planował użyć jako trucizny na wypadek aresztowania. I nie był to jedyny taki przypadek w historii zwalczania ruchu rewolucyjnego. Jednym z najbardziej aktywnych członków zreformowanego Związku Rosyjskich Socjaldemokratów, z którego powstaną późniejsi mięszewicy, bolszewicy i trockiści, wzajemnie zresztą zwalczający się, był Włodzimierz Pietrowicz Machnowiec i jest dziś najbardziej znany pod swoim pseudonimem rewolucyjnym Akimow. Dla nas jest interesujący, gdyż przypisuje mu się napisanie i opublikowanie dwóch wyjątkowych broszur z początku XX wieku. Pierwsza z nich pojawiła się w Genewie w 1900 roku i nosiła tytuł Jak się zachowywać podczas przesłuchań. Drugą zaś pracę zatytułował O szyfrach. Obie opublikował pod jednym pseudonimem Bakarew. Oto jej fragmenty. Używając kodu powinieneś pisać tylko małe litery, nie powtarzać tych samych kodów szyfrujących i zmieniać wierszy tabeli szyfrów tak często, jak to tylko możliwe. Aby skomponować klucz, rysowana jest kwadratowa siatka, jak w przypadku pitagorejskiej tabliczki mnożenia, umieszczając słowo kluczowe w pierwszej kolumnie. Do numerowania liter alfabetu podczas szyfrowania zaleca się następującą metodę. Wybór liter alfabetu z określonej frazy kluczowej, a następnie ich numeracja w kolejności, w jakiej znajdują się w kluczu. Ponadto, zamiast dodawać liczby podczas szyfrowania, wygodniej jest odjąć dolną od górnej. Jeśli górna cyfra jest mniejsza niż dolna, dodaje się do niej liczbę 36.
liczba liter w całym alfabecie rosyjskim. Na przykład 5 minus 25 równa się 16. Ukrywanie szyfru. Na stronie książki, po lewej stronie, w linii umieszczona jest kropka oznaczająca licznik ułamka szyfrowego. Po prawej stronie, w tym samym wierszu, umieszczona jest kropka wskazująca mianownik. Bardziej wygodne jest szyfrowanie liczb dwucyfrowych. Mniej widoczne niż ukłucia i kropki są ikony umieszczone nie w pobliżu liter, ale na ich czarnym tle. Ołówek powinien być bardzo ostry i twardy. Zamiast kropek lepiej jest umieścić drobne kreski, które są niewidoczne, gdy patrzy się prostopadle do płaszczyzny książki, ale są widoczne, gdy patrzysz z ukosa, tak aby promienie biegły od liter do oka pod bardzo ostrym kątem do płaszczyzny książki. W tym przypadku linie dają odbicie i stają się zauważalne. Atrament sympatyczny. Wszystkie kwasy po podgrzaniu zwęglają pokryte nimi miejsca. Dlatego często piszą słabym roztworem kwasu solnego lub siarkowego, 1-2% roztwór, sokiem z cytryny, cebulą, a nawet moczem. Jednak kwasy pozostawiają niewielki ślad i mogą z czasem samoistnie się ujawnić. Zależy to od siły roztworu i jakości papieru. Dlatego roztwór kwasu należy przygotować możliwie najsłabszy, a papier powinien być jak najlepszej jakości, ale nie błyszczący. Po naniesieniu tekstu chemicznego papier należy pozostawić do dokładnego wyschnięcia, a następnie dokładnie wyczyścić miękką, białą gumką. Soki z cytryny i cebuli nie zawsze mają tą samą gęstość, a pióro zawiera drobne włókna błonnika, które po wysuszeniu stają się widoczne na papierze. Dlatego nie jest to najlepszy sposób. Pióro powinno być miękkie, z długim grzebieniem i wąską, powoli zwężającą się dolną częścią. Najlepszym sposobem pisania chemii jest pisanie solą azotanu ołowiu. Rozpuść sól w wodzie. Gdy dalsze dodawanie soli przestanie się rozpuszczać, otrzymujemy roztwór nasycony. Należy go osuszyć i rozcieńczyć 4-5 razy. W przeciwnym razie nada papierowi błyszczące wykończenie. Następnie papier należy wyszorować gumką. Bardziej niezawodny jest atrament chemiczny, który pojawia się podczas przetwarzania napisanego o określonym składzie chemicznym. Najbardziej znanym sposobem jest pisanie z jodkiem potasu. Stukanie w więzieniu. W tym miejscu przerwę, gdyż o tym sposobie szyfrowanego komunikowania się w więzieniu już mówiłem w jednej z poprzednich audycji OSS Okiem Służb Specjalnych. To nie był jedyny przypadek wydania broszury o szyfrowaniu dla rewolucjonistów. Innym takim opracowaniem była broszura Zaszyfrowana litera, napisana przez Pawła Pinczasa Rozentala pod pseudonimem Bundowec dla Ogólnego Związku Robotników Żydowskich, znanego jako Bund. Głównym jego zadaniem było krytyczne zbadanie systemów szyfrowania znanych rewolucjonistom. Jednocześnie wykazał się dużą erudycją, umiejętnością analitycznego myślenia i niezwykłym opanowaniem aparatu kryptologicznego. A dla każdej metody tajnego pisania Rozental podał konkretny przykład jej analizy. To studium teoretyczne z zakresu kryptografii i kryptologii dostępne jest również obecnie. Łamaniem szyfrów konspiracji rewolucyjnej zajmowała się ochranka niemal od początku swojego istnienia i odnosiła sukcesy na tym polu, do czego w sposób szczególny przyczynił się legendarny kryptolog Iwan Aleksandrowicz Zybin. W dokumentach określany był mianem starszego pomocnika urzędnika, którego jemu współcześni wspominali jako wysokiego, szczupłego bruneta z długimi włosami, z przedziałkiem na środku, z całkowicie żółtą cerą, o żywym i przenikliwym spojrzeniu. To Zybin wprowadził do praktyki policjantów, którzy dokonywali aresztowań lub poszukiwań rewolucjonistów, zwyczaj uważnego przeszukiwania posiadanych przez nich książek w poszukiwaniu tych, które mogłyby zainteresować łamacza szyfrów. W Departamencie Policji zaledwie kilku funkcjonariuszy brało udział w opracowywaniu korespondencji tekstowej, a tylko dwie zajmowały się łamaniem szyfrów – Zybin i jego uczeń Żabczyński. Weź proszę pod uwagę, iż w tamtym czasie czarne urzędy w całej Rosji przechwytywały rocznie 2,5 tysiąca listów konspiracyjnych, które odczytywało tylko tych dwóch urzędników depo.
Iwan Aleksandrowicz Zybin zakończył służbę w Departamencie Policji w 1916 roku, czyli w szczytowym okresie I wojny światowej, w randze urzędnika. Dlaczego? Może to wyjaśnić memorandum ze stycznia 1916 roku, napisane przez nieznanego urzędnika do dyrektora Departamentu Policji Bieleckiego. Wasza ekscelencjo, dziwisz się, że tajemnice depo są dostępne publicznie, a sprawa jest bardzo prosta. Skrybowie i urzędnicy na usługach depo sprzedają te teksty w haniebny sposób. Zybin został pomyślnie usunięty. Zaś po zakończeniu wojny domowej w Rosji, Zybin został pełnoetatowym pracownikiem służby kryptograficznej OGPU, poprzedniczki KGB, z której powstała dzisiejsza FSB. Nie opowiedziałem ci szczegółowo o wielu szyfrach. Uznałem to za nieistotne. Ważne, byś zrozumiał, jak skomplikowany był tamten świat. Nie mniej niż dzisiejszy. Zapewne zauważyłeś, iż w Rosji były bardzo różne partie polityczne, ale kody były takie same. I podobna sytuacja miała miejsce na całym świecie. Tak było wówczas i tak jest dzisiaj. Zaś bolszewicy, którzy przejęli władzę w Rosji po upadku caratu, wcale nie byli najlepszymi konspiratorami. Fakty pokazują bowiem coś innego, zupełnie innego. Wśród rewolucjonistów, którzy naprawdę przyczynili się do rozwoju podziemnych szyfrów, widzimy przede wszystkim Władimira Akimowa, wroga leninizmu, i Pawła Rozentala, nacjonalistę z bundu. Do nich należy jeszcze dodać Władimira Sapeszko oraz Michaiła Iskryistę. Obaj byli mięszewikami, a więc wrogami bolszewików, o których nie opowiedziałem, gdyż musiałbym powtórzyć już to, o czym już mówiłem. Te cztery nazwiska to najważniejsi teoretycy i praktycy konspiracji rewolucyjnej w zakresie kryptologii i kryptografii. I na dziś byłoby to na tyle. Jak widzisz, szyfry stanowią ogromnie ważną część pracy konspiracyjnej, w tym w służbach specjalnych. Bowiem praca służb i ich agentur nie zmienia się z upływem lat. Jeśli słuchasz tego podcastu, to już o tym wiesz. Jeśli masz jeszcze jakiekolwiek wątpliwości, to zapraszam cię na dalsze audycje. Jeśli ich nie masz, to zapraszam cię tym bardziej. A ten odcinek zakończę. I jak zawsze mam ogromną prośbę do ciebie. Poleć proszę ten podcast OSS Okiem Służb Specjalnych choć jednej osobie spośród twoich znajomych. Chociaż jednej. Ciebie to nic nie kosztuje, a w ten sposób ten podcast dotrze do wszystkich zainteresowanych. Jeśli zaś nie chcesz przegapić nic z tego, o czym opowiadam, na temat służb mniej i bardziej tajnych, to zasubskrybuj newsletter na stronie szpiegul.pl. Kolejna audycja Okiem Służb Specjalnych już za tydzień. Do usłyszenia. Szpiegul.pl, Okiem Służb Specjalnych. Cześć!